No jak to płacić? Za wszystko, że Radio Maryja, że chodzą na msze, że zakonnicy nie ma, ale jest Radio Maryja. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Zapraszamy bardzo serdecznie na rozmowy niedokończone, które dziś transmitować będziemy. Z Włocławka będzie je prowadził ojciec Dariusz Drożek. Prosimy na antenę. Zakonnica była nieobecna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa z pobliskiego Włocławka, bo to bardzo niedaleko od Torunia. Jesteśmy w jednym województwie, a zatem sąsiedzi. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy we Włocławku, dlatego że dokładnie dzisiaj mija 25 lat od obecności świętego Jana Pawła II w tym miejscu, w tej katedrze, w której celebrowaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, którego serdecznie wraz z innymi księżmi, biskupami i ordynariuszem pozdrawiamy. Katedrze niezwykle pięknej. Mamy nadzieję, że Państwo mieli okazję dzięki telewizji Trwam tę katedrę również podziwiać, bo to jest nie tylko wyraz religijności tych, którzy tę katedrę wznosili, którzy ją fundowali, ale także wyraz kultury polskiej. Kościoły w Polsce, kapliczki przydrożne, to jest także element naszej polskiej kultury, a ta katedra jest czcigodna. Tutaj między innymi był król Władysław Jagiełło podczas konsekracji tej świątyni, tej katedry, bo jest to wotum wdzięczności za zwycięstwo nad krzyżakami wojsk polskich. A zatem te wota wdzięczności Panu Bogu i piękne katedry, piękny wystrój, to jest element naszej kultury. Dzisiaj o tej kulturze, o wychowaniu, o edukacji chcemy powiedzieć więcej, bowiem takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzież wychowanie, a my chcemy, żeby Rzeczpospolita była piękna. Stąd w studio nasi goście, którzy wszyscy są nauczycielami, a poza tym oczywiście także wielu, bo troje z czworga tutaj obecnych jest także rodzicami, a więc ma to doświadczenie z drugiej strony, ale także ksiądz, który teraz macha ręką życzliwie, jest również ojcem duchowym, jest ojcem duchownym dla tych, którzy są w kościele, którzy także pragną czy skorzystać z sakramentu, czy też po prostu przyjść i jak z osobą duchowną porozmawiać. Więc to doświadczenie jest znacznie szersze, aniżeli tylko ojcostwo czy macierzyństwo fizyczne. Więc ksiądz dr Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani dr Joanna Borowiak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji Edukacji i Młodzieży. Szczęść Boże. Serdecznie. Pani Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Szczęść Boże, pani kurator. Szczęść Boże, witam wszystkich. I pan Ryszard Machnowski, nauczyciel, dyrektor, pracownik kuratorium, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławka. Panie Ryszardzie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Temat, proszę Państwa, uczyć i wychowywać do świętości. Zapytamy za chwilę o to, czy to wychowywanie i uczenie do świętości, zwróćmy uwagę, że już te dwa słowa w naszej rozmowie występują ze spójnikiem i, a zatem gdzieś one są na tej równorzędnej płaszczyźnie, uczyć i wychowywać. Nie tylko uczyć i nie tylko wychowywać, ale uczyć i wychowywać. No i celem nauki i wychowania jest świętość, jak zakładamy w temacie. Ale do tego zachęca nas przede wszystkim święty Jan Paweł II. Państwo mają doświadczenie spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Niektórzy z Państwa byli tutaj obecni w roku 91, kiedy święty Jan Paweł
Paweł II nawiedził Włocławek, to może wyjdźmy od doświadczenia spotkania z człowiekiem, który przekazuje nam konkretne słowo, konkretne zadanie, do czegoś nas zachęca, który, no co tu dużo mówić, sam stał się naszym nauczycielem i wychowawcą. I to nie jednego pokolenia naszych rodaków i nie tylko, bo był pasterzem Kościoła Powszechnego. Pani Małgorzato, może pani doświadczenie na początku spotkania ze świętym? No tak, to doświadczenie było dla mnie bardzo przejmujące. Pamiętam dokładnie to, jak właśnie w 91 roku, a był to pierwszy rok mojej pracy zawodowej, właśnie rozpoczęłam pracę w 1 września 90 roku jako nauczyciel 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej tutaj we Włocławku i właśnie miałam to szczęście, że otrzymałam zaproszenie. Oczywiście nie do katedry, bo jako początkujący nauczyciel, no nie udało mi się dostać do środka, do świątyni. Natomiast otrzymałam miejsce na placu przed katedrą. Zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle będzie sens przeciskania się przez ten tłum ludzi, czy właśnie będę miała okazję w ogóle zobaczyć Ojca Świętego. Niemniej jednak jakoś Pan Bóg nade mną czuwał, że podjęłam taką decyzję, że jednak no, jest to wydarzenie tak ważne, także na progu mojej pracy zawodowej miało być ono poświęcone właśnie nauczaniu, skierowane do świata właśnie nauczycielskiego. Dlatego też podjęłam taką decyzję, aby się spotkać z innymi ludźmi i z Ojcem Świętym właśnie będąc na tym placu. I jakże było wielkie moje zdziwienie, kiedy okazało się właśnie, że nie spodziewając się zupełnie i pozostali uczestnicy tego spotkania też dzielili się ze mną takimi wrażeniami, że Ojciec Święty przyjeżdżając do katedry postanowił przejść bardzo powoli wśród właśnie ludzi zgromadzonych przed katedrą. Nie wiem, jak to się stało, ale znalazłam się jakoś w pierwszym rzędzie osób, które mogły dotknąć Ojca Świętego. Ojciec Święty tym się charakteryzował, że on miał czas dla człowieka, że to nie było takie sobie tylko przejście. To było rzeczywiste spotkanie z drugim człowiekiem. Wiedział przecież, że my tam długo żeśmy czekali na to spotkanie i miałam to ogromne szczęście, że kiedy przechodził obok mnie, innym podawał dłoń, czy inni wyciągali dłoń, a Ojciec Święty podchodząc do mnie ujął całą moją twarz w swoje obie ręce i po prostu poczułam, że rzeczywiście było to spotkanie nie tylko z Ojcem Świętym, że było to spotkanie rzeczywiście z tym, kogo On na ziemi reprezentuje, z Jezusem Chrystusem. I to ciepło Jego dłoni no było tak przejmujące, tak miłe, że po prostu pamiętam je do dnia dzisiejszego. Już od tego momentu wiedziałam, że to spotkanie po prostu będzie pewnym przełomem także w moim życiu, właśnie takim dorosłym, zawodowym. Całe przemówienie, które zostało wygłoszone później przez Ojca Świętego w katedrze, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Nie tylko ze względu na mądrość tych wypowiadanych słów w sposób zresztą bardzo prosty i zrozumiały dla każdego tam obecnego, ale także ze względu właśnie na tę wielką wrażliwość, którą Ojciec Święty okazywał każdemu człowiekowi, także wtedy, kiedy dziękował swoim nauczycielom, kiedy ze wzruszeniem wspominał